Wpisane w swoje jestwo potrzebu odnosin. 20 kwietnia w Instytucie Teologicznym Świętego Józefa Bilczewskiego odbyło się 23. Sympozjum Filozofia dla Teologów na temat wojna, pokój, przebaczenie. Wśród prelegentów znaleźli się ksiądz profesor Kazimierz Mikucki, wykładowca Instytutu, który przedstawiał słuchaczom filozoficzne uwarunkowanie fenomenu wojny i pokoju. Ojciec dr Roman Łaba, który w swojej relacji skupił się na problematyce przebaczenia i uhonorowania przez Boga ludzkich ran w świetle antropologii biblijnej, a także ksiądz dr Manfred de Sellers, który podzielił się z zebranymi swoimi refleksjami na temat przebaczenia na podstawie biografii komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz. Szczególnym momentem sympozjum były świadectwa nauczycieli i studentów Instytutu Teologicznego, którzy obecnie służą w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy i bezpośrednio uczestniczą w obronie Ukrainy. Andrija Melnyka, Romana Patykiewicza, Wolodymyra Sywsta i Sergija Stepaniuka. Prelegenci sympozjum poruszyli ważne kwestie i starali się rzucić światło na drogę, którą należy podążać, aby znaleźć odpowiedź na to złożone współczesne wyzwanie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja czuję, że moja rola jest nie tyle jakaś naukowy wykład, jak przede wszystkim świadectwo. I o to zostałem też proszony. Dlatego krótko, po pierwsze, dlaczego ksiądz niemiecki jest w Oświęcimiu. Już ponad 30 lat. Ja robiłem maturę w 1974 roku. Czyli 30 lat po wojnie. Wtedy już w Niemczech proces kołoniem. Proces pojednania z sąsiadami się rozpoczął. Jednym z owoców tego procesu była akcja, tak zwana akcja znaku pokuty, która powstała w kręgach protestanckich w Niemczech na rzecz pojednania. Inicjatorami byli ludzi, którzy już podczas wojny byli zaangażowani przeciwko nazistom i pomagali potajemnie, czyli należeli do ruchu oporu. Oni mieli najłatwiej psychologicznie podstawą swoją nawiązać kontaktów do sąsiadów, ponieważ byli najbardziej ludzi zaufani. I oni szli mówiąc, pozwólcie nam robić coś dobrego u was. Na przykład i z młodymi Niemcami, z młodymi, następnym pokoleniem, pracować w różnych domach społecznych, domach dla starców. I ja dołączyłem po maturze, ponieważ była taka możliwość zamiast iść do wojska, robić jako służbę społeczną. Ja do nich. I z nimi byłem półtora roku w Izraelu i pracowałem przede wszystkim największy czas z niepełnosprawnymi dziećmi. Przygotowując się, byliśmy w Auschwitz i to był mój pierwszy kontakt z tym tematem w ogóle. Wtedy w szkołach o tym jeszcze nie słyszałem. Teraz to jest całkowicie inaczej, ale wtedy to był dla mnie szok. I rozumiałem, że być Niemcem to nie jest czymś normalnym. Znaczy, ten szok polegał na tym, że uświadomiłem sobie, że to nie tylko straszna rzecz, która się stała w Auschwitz, tam zagłady setki tysięcy ludzi, ale że Niemcy, czyli moi, to robili. I ten proces pojednania, który ja
doświadczyłem, urodziłem się w 1955 roku, 10 lat po wojnie, świat był normalny, wojny nie było, ale o wojnie też się nie mówiło. Więc odkrywałem temat wojny w Auschwitz.